Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play na luźno. Tym razem jest to dość nietypowa gra, jeśli chodzi o mnie. Jest to niedawno wydane American Truck Simulator. Tak, od tych samych twórców, co wydali Euro Truck Simulator, to jest chyba czeskie studio SCS Software. No i ta gra wyszła całkiem niedawno, właśnie 2 lutego. I tak, no i stworzyłam sobie tu profil. Chciałam zobaczyć właśnie, jak to będzie wyglądało, jak się sprawdzę w kierowaniu wielką ciężarówką. Może to w ogóle jakiś poroniony pomysł w moim przypadku, ale no cóż, człowiek musi spróbować wielu rzeczy w swoim życiu, więc kierowanie ciężarówką niech będzie też. No i cóż, tak, dlatego tu jestem. No i zobaczymy, jak mi pójdzie, szczerze mówiąc. Pominęłam sobie samouczek, więc zajebiście. Jestem oczywiście nowicjuszem, wybrałam sobie taką bardzo, tak mi się wydaje, azjatkową kobitkę ze zdjęć, bo musiałam wcześniej stworzyć profil, zanim mogłam wejść w ogóle do opcji, więc już to zrobiłam sobie sama. Tak, moja firma nazywa się Grudkowo-Kompany. Bardzo interesująco. Mamy jakieś takie dziwne skrzydełko na kole, czy coś takiego. Nevermind. No i dobra, jedziemy. Aha, i oczywiście steruję klawiaturą, ponieważ nie mam żadnego kontrolera typu kierownicy i pedałów, więc muszę sobie radzić moją piękną klawiaturą. Zapewne wyda się Wam to poroniony pomysł, żeby sterować w symulatorze tego typu klawiaturą, ale mogę wyjść z ciężarówki jakby. Okej. Moja kabina jest szczelna. Tutaj już słychać jakieś szumy. W ogóle dziwnie się czuję. Okej. Dobra, jedziemy. Tylko czy ja już mam, że tak powiem, tą naczepę tak au przyczepioną, że tak powiem. Czy ja mogę to zobaczyć jakoś? Kurde. Przydałoby się. Ale nie mam tak, nie mam pojęcia, jak to zrobić. Brawo ja. A dobra, mam lusterko. Nie zauważyłam lusterka. Brawo ja. Mówię, baba za kierownicą. Nie, bo obrażę wszystkie kobiety. Przepraszam. To jest Ania za kierownicą. Jezus. Dobra. W ogóle kierunkowskazy mam tu jakoś dziwnie na tej klawiaturze i jestem przerażona, jak ja mam sterować tymi kierunkowskazami. Gdzie my powinniśmy skręcić? O, dobra. W tamtą stronę. To jedziemy. Jedziemy. Dobra. Czy możesz wyłączyć ten kierunkowskaz? Świetnie. Dobra. Jakoś jedziemy. Muszę szczerze przyznać, że nie interesowałam się, jak był ten szał cały na Euro Truck Simulator. Natomiast widziałam kilka odcinków u Kiny, bo jej fajnie się słucha podczas tego, jak ona tam jeździ sobie, więc... Więc to tak fajnie się ten, ale żebym ja sama miała jeździć, to... Jesus! Jak ja dojadę z tym w całości, to będzie cud jakiś. Hello? Zaczepiłam się. Auk! Kurde. Może ja tego nie będę wstawiać na YouTube. Hello, ratunku! O! Dlaczego to się samo cofa? Ja nie chcę, żeby się samo cofało. Stój! Głupia ciężarówka, no. No jedź. Jedź, dobrze. I teraz skręcaj. Świetnie. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze do zniszczenia ładunku i ogólnej katastrofy. Także nie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł mojego grania w symulatory. Ale spoko. Dobra, czekajcie, bo tu muszę skręcić. Dobra, kierunkowskaz jest. Aczkolwiek nie wiem, czy tak całkiem powinnam się zatrzymywać. Dobra, i teraz znowu. Tylko tu nie widzę za bardzo tak samochodów, więc... Dlaczego ja miałam tu dojechać w ogóle? Czemu ty znowu... Ale on mi sam jeździ. To nie fair. Aha, bo to jest... Dobra, to jest jakieś skomplikowane. Ja bym chciała ten zielony znaczek, że tak powiem. Że tak to ujmę. No stój! Przestań się cofać. Czemu to jest takie skomplikowane? No. I co ja mam w tym zielonym znaczku zrobić? Aha. To był... dostawca naczepy. Wytrenowany kierowca potrafi sobie poradzić z manewrowaniem naczepą w ciasnych miejscach. Jednak bezpieczeństwo ładunku jest najważniejsze. Jeśli nie czujesz się na siłach podjąć takiemu wyzwaniu, wynegocjuj z dyspozytorem, bo Jesus. To są takie małe literki, że nic nie widzę. Alternatywne miejsce do zapakowania naczepy. Ja chcę bezpiecznie. Znaczy, w sensie... Ja nie chcę tego sama robić. Mogę to pominąć? O, dobra. Dziękuję. Ja się nie czuję na siłach. Dobra, kontynuuję. To mieliśmy bardzo krótką trasę, że tak powiem. Jak na pierwszy raz. Ale może to i dobrze. O matko. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Oto centrala twojej firmy. To podstawowy garaż. Może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Aha, to jest mój garaż. Świetnie. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. Po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia. Okej. To jest moja ciężarówka, ale to nie jest moja ciężarówka, bo... Aha... To jest jakaś wypożyczona. Chyba tak. Nie wiem. Zarabiaj pieniądze dla firmy przy użyciu własnego sprzętu. Zaciągnij się jako zawodowy kierowca. A mogę kupić ciężarówkę tak od razu, czy nie mogę kupić ciężarówki tak od razu? Nie ogarniam się tutaj w ogóle nic. Nic nie mogę zrobić. Stereo postępu, profile. Dobra, to najmij się jako kierowca już. O kurczę. Ja chcę dużo pieniędzy zarobić. No tu jest kilka tych stron. O matko. Ja tam było 2900 chyba. To są szybkie zlecenia. A nie, to było 1900, dobra. To chyba tu były najdroższe. Czy to jeszcze wcześniej? 2800, ten chyba jest najdroższy. Dobra, cokolwiek to jest. Fresno do Los Angeles. Uuu, daleka droga. Przyjmij zlecenie. Kompletnie się o tym nie znam. Mam części samochodowe przewozić, spoko. Nie dotrą na miejsce. Nie liczcie na to. Którędy ja mam wyjechać stąd w ogóle? O matko. No dobra. Aha, bo ja jestem już podczepiona. I get it. O matko. O matko, ja już... Nie, muszę przestać powtarzać to. Jezu, jeśli Kina to zobaczy, to mnie tak wyśmieje. Ja już to czuję. Ja już czuję ten śmiech po prostu na plecach, nie? Dobra. Teraz wyjeżdżamy stędy, tylko nie zahacz o jakąś bramę. Nie chcielibyśmy tego. I teraz muszę skręcić w lewo. I nie włączyłam kierunkowskazu. Pewnie po co. No jedź, 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 ciężarówko. Dobra. Muszę pamiętać o kierunkowskazach. To jest bardzo istotna rzecz. I, że tak powiem, jeździć prosto. To są samochody inne! Nie! Ej, nie umiem z samochodami innymi. Weźcie je ode mnie. Odkryłeś agencję pracy. A ja nie chcę agencji pracy, pokaż mi GPS-a, no. Gademiu. Stop. Ej, tu muszę się zatrzymać, stop. No. Dobra, zatrzymałam się, to teraz mogę jechać? Nie, chyba nie mogę jechać. Bo teraz autobusy szkolne tu jadą. I jakaś cysterna. No weź włącz ten kierunkowskaz. Nie podoba mi się to. Czemu jest tu tyle samochodów? Mogę już jechać, czy nie mogę jechać? Dobra, walić to. Aha, to było czerwone światło. Spoko. Nie, ja nie mogę mieć prawa jazdy. Jezus. Ja w ogóle dobrze skręciłam? Dobrze skręciłam. Jezu, czemu mi się wydaje, że ja tak krzywo jeżdżę, bo faktycznie krzywo jeżdżę. Ej, ja nie umiem. Prosto. Matko. Dobra. O, o! Samochód przed nami! Samochód przed nami! Dobra, zielone światło, jedziemy. Zielone światło, no jedźcie, żarówko, czemu tak wolno jedziesz? Jezus. Ale jestem porąbana w ogóle. Matko. Dobra, już, już, już. Stop, stop, stop! Dobra. Jakieś tam hamulce mamy. Aczkolwiek nie za dobre. Jak na moje umiejętności. No jedźmy! Czerwone światło niech się zmieni. No hello, hello. Jedź, jedź, jedź. Jedź, ty dziwny ktosiu przede mną. O, cysterna przede mną. Co się stało? Masz nową wiadomość. A nie chcę nowej wiadomości. Ja teraz jadę. Nie mogę odbierać wiadomości jak jadę. Ja się muszę skupić. To jest bardzo istotna rzecz, bo ja nie wiem gdzie ja jadę. O, tutaj, ale fajnie to wygląda ten szkolny autobus. Taki właśnie typowo amerykański. Super. Okej. To coś skręca. Ja w sumie też chyba... Nie, nie, jeszcze nie skręcam. Au! Czemu on kliknął, że skręca, a nie skręcił? Ja nie ogarniam tego. Boże, tu kolejne ciężarówki. O, jakie fajne amerykańskie samochody. Kurczę, ale to fajnie wygląda. Fajnie to zrobili. Aha, bo ja tędy powinnam skręcić, czy jeszcze dalej? Ja nie ogarniam. Dobra, chyba tu. No jedź, jedź, jedź ciężarówko. Mnie tam ktoś tyrpnie od tyłu i będzie. Dobra, gdzieś tu mamy jechać, za tą cysterną. Ty, to może ona jedzie tam, gdzie my? Jedźmy za cysterną. Pewnie. No, ale możesz cysterno się pospieszyć. Masz puste drogi, jedź. Jedź! Nie będę cię wyprzedzać. I masz, skręciła na drugi pas. Dobra, śmieszna jest ta gra. Ale zdecydowanie lepiej pewnie by się grało na kierownicy prawdziwej, a nie na klawiaturze, no ale nie mam za bardzo możliwości grać inaczej. Tylko mi nie zjeżdżaj teraz z cysterną. No prędzej to ja do niej dowalę. Rozwijamy prędkości. Szaleńcze prędkości na drodze. No, tam jest naprzeciwka też samochody. Fajnie to wygląda wszystko, że ten teren jest taki też w okolicy. Chociaż w sumie nie ma za bardzo co podziwiać, póki co. Ale i tak fajnie wygląda. Ojej. No, nie wiem, czy nie za szybko jadę. Będzie za szybko jadę. Ja nie mam pojęcia, jakie są przepisy, że no jeszcze może w Europie to bym jakoś wiedziała. Aha, nie, bo nie skracamy. Jeszcze w Europie bym może wiedziała, ale w Ameryce to tym bardziej nie wiem. Gdzieś to powinno pisać pewnie. Ała, tak, tylko że zagap na GPS-a, co tam droga, nie? Więc jeśli to tam gdzieś pisze, to przepraszam, ale nie widzę. Ej, samoloty tu latają! Muszę zagrać kiedyś w jakiś symulator samolotów. Jest coś takiego w ogóle? Jakieś tam symulatory samolotowe były, jak mi się wydaje, ale nie wiem w sumie, bo nigdy się aż tak tym nie interesowałam. A tak dopiero od niedawna zaczęły te symulatory być jakoś bardziej popularne. Od najbardziej dziwacznych symulatorów karetek, autobusów szkolnych czy śmieciarek do właśnie symulatorów takich ciężarówek czy czegoś w tym stylu. Chociaż podobno te ciężarówki relaksują. Nie wiem. Ej, tu jest stacja benzynowa. Czy ja powinnam zatankować? Chyba nie. Nie wiem, czy tam mam zaznaczone na żółto to, że potrzebuję paliwa, czy że czy że jest pełen. Tak, nie. Nie mam pojęcia. Oj! Znowu zjeżdżam na pas drugi, no. Znowu się zagapiłam na ten... Ja w ogóle nie wiem, o której ja tam powinnam dojechać. Jakieś 2 godziny 40 minut, co? Ale to chyba nie to chyba growe 40 minut. Nie, normalne, bo bym to straciła cały dzień na to. No, przy okazji możecie mi powiedzieć, czy interesujecie się symulatorami. A jeśli tak, to w jakie grywaliście? Jestem ciekawa. Bo ja w sumie symulatory za bardzo nie. Jedynie pamiętam kiedyś próbowałam symulator coś tam chirurga, czy coś takiego. No kurde! Wjeżdżasz mi przed ten i hamujesz, no. Idź, człowieku, spadaj. My jedziemy prosto. Ale fajne te samochody, zaczepiście to wygląda. No, także jedynie w ten symulator chirurga próbowałam coś pograć, natomiast poza tym raczej nie. Czyli nie miałam nic takiego. No i teraz się nadarzyła okazja na te ciężarówki. Chciałam zobaczyć, cóż to takiego. Aczkolwiek ja i moje zdolności... O matko, to są jakieś znaki, czekajcie. Ja teraz nie wiem, co ja powinnam zrobić. Jak ja powinnam jechać? Chyba prosto. Są jakieś dziwne rozjazdy. Nie ogarniam tego. Tak, i powinnam zrobić taką pętelkę. To chyba już ją przejechałam. Oh fuck. Czy ja mogę jakoś zawrócić na tej drodze? Ups. Ups. Chyba nie. To była policja. Może mi wyznaczą jakiegoś innego GPS-a. Co ja mam teraz zrobić? Wiedziałam, że się zaplątam. Wyznaczcie mi innego GPS-a. No nie mogę teraz zawrócić, już próbowałam. Dobra, pociągnęło mnie dalej gdzieś. Coś mi stuka. Czy mi się tylko wydaje? Ta ciężarówka jest jakaś niestabilna. Ja nie wiem, co to ma być. O, tutaj karetka jedzie. Dobra, i tu... O! Miasto odkryłam, ale zaczepiście. Tylko, że nie potrzebuję miasta, tylko potrzebuję... Chyba tutaj skręcić. Musimy tu wykombinować teraz, jak to naprawić. Dobra, już wyłącz ten kierunkowskaz. Ja nie wiem, kiedy to się... A! tak powinno. Jesus. To nie jest takie proste. Dobra. I teraz... Nie! Żółte! Czerwone. Tak. Zatrzymałam cały ruch. Nie, jadą sobie. Aczkolwiek będziemy mieli zaraz problem. O, dobra. Trochę się cofnęliśmy. O, i teraz... Teraz ja mogę skręcić, spadać stąd samochody. Spadać. Ej, to nie była moja wina. Ja mogłam jechać, ja zielona. Spadać. O, jak tu ładnie. To jest jakiś park? Ale fajnie. Dobra, tu muszę skręcić na ten pas. Ej, ja nie mogę być kierowcą. Nie nadaje się. Ale ładnie to jest. Podoba mi się. Dobra. Stój! 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 Hamulce włącz! Jesus! No i teraz ruszyć się z miejsca będzie ciężej. No. Nie uderzaj we wszystko. Post-ed. Ale fajnie. No. No, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, bo ja chcę skręcać. O, świetnie. Idealnie, bym powiedziała. Tak, to jedziemy za 100 lat na miejsce. Dobra, i teraz będę znowu potrzebowała skręcić. Tu na tych światłach. Czy cokolwiek to jest. Światło. Dobrze. Ja potrzebuję tu. Tu. Ale jest żółte. Już czerwone. O. O matko. Tam jakiś bar jest. Ej, ale fajnie. Fajnie, że te miasta jakoś wyglądają, no nie? Że to nie jest tak tylko... powiedzmy... narysowane, tylko no, że jest to jakoś tak graficznie fajnie zrobione. Dobra. Potrzebuję skręcić i to tu? Tu. Okej. I teraz będę potrzebowała skręcić na prawo. Mamy akurat zielone. Co tam, że będziemy się zatrzymywać? No jedź! No. Ale to nie moja wina, że mi się ciężarówka zawiesiła. No, come on. O matko, ja nie dojadę na to miejsce. No weź wycof. No, teraz do przodu. O, dobra, jakoś jest. O matko. To nie będzie takie proste. Okej. I teraz znowu na lewo. W sumie mam zielone, ale zaraz się zmieni na czerwone, czuję to. Zmieni się... Nie. Dobra. Stój! Co? Karłosz. Okej. My je samochodowa. My chyba nie musimy mieć swojego samochodu. Znaczy, no to nie jest mój jeszcze, nie? To jest najgorsze. No, ja chcę już skręcać. Ej, tutaj mam dowieźć w ogóle ten... tą swoją przesyłkę. Tu gdzieś. Bo mi tu pokazuje chyba. To jest cel? Nie. Tu gdzieś niedaleko. Czy to jest tu? Nie wiem, gdzieś tu. Nie! Wycof, 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 wycof. Okej. Tu już widzę tą zieloną zaczepkę, no. Daj mi tę zieloną zaczepkę. O, tu. Tu chcę. No. Jest! W końcu dojechaliśmy. Super. To chcę i już. Czy ja coś zarobiłam w ogóle na tym? Okej, kara za uszkodzenia 13%. I tak nie jest najgorzej. I tak nie jest najgorzej. Czas 5 godzin. Wow, to aż 5 godzin jechałam? Matko. Dobra. Jakoś daliśmy radę. Ale w sumie mam już pół godziny, to ja nie wiem. Nie będę was chyba męczyć za długimi tymi jazdami, tym bardziej, że to zawsze będzie raczej wyglądało tak samo, ale może... Aha. A co mi się dostało za wiadomości? Przekroczono stan twojego konta. A, krótkoterminowy kredyt, ok? Spoko. Jesteśmy certyfikowanym sprzedawcą ciężarówek marki Kenworth. Okej. To ja bym chciała zobaczyć tą ciężarówkę. A mogę kupić? Kup online. Kup online. Ta opcja jest dostępna tylko dla zaufanych klientów. Czy na pewno chcesz udać się do Los Angeles? No tak, przecież jestem w Los Angeles. Okej, mamy jakieś ciężarówki. O Jezu, ja się na tym kompletnie nie znam. I co teraz? Czy żółta jakaś niebieska? O, ja chcę niebieską. Ile... O, widzę, że tutaj trochę kuleję, że tak powiem, pod względem tych napisów. Nam tutaj zachodzą jedna na drugie. Ale i tak nic z tego nie rozumiem, więc... Sky Blue Metallic. To coś dla mnie. Dostępne od poziomu 18. Powodzenia. No jedyne, co mogę zakupić, to tą pierwszą, tak? Fajnie. A i tak nie mogę zakupić, bo oczywiście nie mam nie mam kasy. Nie mogę wziąć jakiegoś kredytu, czy coś? Kup ciężarówkę. No ale nie mogę kupić. Bu. Dobra, zostawimy już to, bo już naprawdę zachodzimy o te pół godziny, a ja nie chcę was zamęczyć znowu, bo nie wiem, jak bardzo ciekawe może być do oglądania jeżdżenie po mieście, czy tam pomiędzy stanami. Z tymi towarami. Chociaż biorąc pod uwagę moje zdolności, to pewnie albo umarliście ze śmiechu, albo umarliście z zażenowania. Chociaż mam szczerą nadzieję, że nie zabiłam was, ale, że tak powiem, uśmiechnęliście się do ekranu, to przynajmniej zawsze coś. Dobra. To tyle ode mnie. Ania w roli kierowcy ciężarówki. Nie wiem, być może jeszcze do tej gry wrócę, ale tak jak mówię, to zależy jeszcze od tego, jak się w nią wciągnę, ale zobaczymy. Na razie jest całkiem fajnie, tylko że no, klawiaturą sterowanie jest dosyć kłopotliwe. Ale to myślę, że to zrozumiałe. No. Także dzięki za obejrzenie, dajcie znać, co o tym myślicie i do usłyszenia w innych filmach. Cześć!